Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Słuchajcie ludziska, wracamy sobie do Spyro 2 Riptos Rage. Oczywiście, jeżeli wam się wciąż seria podoba, łapeczka, subskrypcja, komentarz, dzwoneczek oczywiście, żeby być na bieżąco. I co ja zrobiłem w międzyczasie? Przeszedłem sobie ten poziom Spękane Wzgórza dosłownie w minutkę, tylko po to, żeby odblokować talizman, czyli tak naprawdę, no co ja tutaj zrobiłem? Spękane Wzgórza 31%, ale tylko odblokowałem sobie talizman i po drodze akurat natknąłem się niechcący na 19 diamentów, ale spokojnie, plan jest taki, że został nam jeden miejski, nie miejski, jakiś tam inny szlak, lodowy szlak chyba, które sobie teraz zrobimy, a talizman uzbierałem tylko dlatego, żeby pójść od razu do bossa, przejść go, od razu w trzecim świecie odblokować umiejętność rozwalania kamyków i tak dalej i wrócić do tego świata właśnie, jak on się nazywa? Spękane Wzgórza, czyli to co zrobiłem w dosłownie minutkę. Dlaczego? Żeby po prostu no, nie przechodzić na odcinku dwa razy tego samego poziomu, prawda? A potrzebowałem talizmana, żeby po prostu móc pójść z fabułą dalej, więc tak naprawdę nic nie straciliście, wszystko na odcinku będzie powtórzone. Lodowy szlak, chodźmy. No i tak to wygląda, kurczę, tak to wygląda. Kilka dni znowu nie grałem w Spyro, ale myślę, że dzisiaj sesją nagraniową po prostu już zdążę przejść resztę całego Spyro 2. O Jezu, Matko Boska, Spyro 3 będzie. Kurde, bawię się fenomenalnie. Jest super. Okej, miejski szlak. Mi się wydaje, że na początek tych panów muszę rozwalić. Albo się mylę. Może najpierw to powinienem zrobić na sam start. Bo nie pamiętam tak na pamięć tego, co ja mam tutaj robić. Ale okej, chyba czasowo może się zmieszczę. To nie wygląda aż tak źle. I jeszcze jedna brama. Okej, teraz mogę się za tych zabrać. Za tych panów. A, jeszcze, o właśnie, oni, ci panowie. Samolociki. I to będzie wszystko. A te Loch Ness? Też. O. To jeszcze te Loch. Te Loch Ness jeszcze. Fuck. Znaczy węże, o tak, łuk i węże, łyżwiarze i skutery śnieżne, dobra. To one more try. Najpierw postaram się tych wszystkich tutaj dookoła tej górki, czyli skuterów i skuterki i para lotniarzy tych całych, a potem węże i tamte te. Dobra, może w drugim kierunku. Będzie najlepiej. Patrzcie. Patrzcie. O, dobra. Udało się. I wszyscy. Dobra, gdzie jest bramka? Tu jest bramka. Okej, ej, to jest dobry start. To jest super start. Bo mogę sobie ich porozwalać z łatwością. I po tych bramkach wrócę ponownie właśnie do tych węży i do tych łyżwiarzy całych. Czasowo jest super. Jest super, tylko muszę być ostrożny. Przede wszystkim. Dobra, i tutaj tych dwóch dzbanów na sam start. Loch Ness, znaczy węże. Okej. Super. Mam nadzieję, że niczego... Głupie latanie. To jest najgorsze latanie, jakie może być. Fuck. Wnerwia mnie to latanie. Autentico. Dobra, ale jeszcze raz, na spokojnie. Na spokojnie. Jest super czasowo, okej. 35 sekund. No nie, no to się musi udać, tylko te głupie węże tak na tej wodzie są. Fuck. No to mnie będzie trochę denerwować, oj przyznam. To będzie chyba dłuższy odcinek, ale luz. Niech sobie będzie dłuższy. Okej, na spokojnie, teraz oni. Dobra. Tu jest jeden typek? Chyba tak. Wąsze.
I was trzech dzbanych. Tak! Jezu, zrobiliśmy to. Ale jeszcze zostało wyzwanie z orbem. Tak, spróbuj ponownie. Jest... O Jezu, są punkty... Znaczy jest punkt umiejętności za zrobienie czasu poniżej 1.10. Może się podejmę tego później, bo na pewno będę chciał oczywiście achievementy i tak dalej i w ogóle. Ale tutaj w iglo... Zaraz. Jest Hunter, świetna łowca. Świetna robota, Spyro. Chyba jesteś gotowy na większe wyzwania. Co powiesz na lot paralotnią? Nie masz chyba lęku wysokości? Nope. Wchodzę. Świetnie! W to. Pociągnę cię skuterem, a ty przelatuj przez pierścienie. Żadnego nie pomiń, by nie musieć zaczynać od nowa. To jest easy, jak pamiętam. Niby cztery gwiazdki, ale spoko. Po prostu trzeba takie coś robić. Ale jest ich 50. Powinno mi się udać za pierwszym razem. O ile czegoś tutaj nie pozmieniali oczywiście. Nie, no to... To powinno wyjść. Tylko oczywiście muszę się rozglądać dobrze. Bo to nie jest takie, o... Prawo-lewo, tylko jest jeszcze tak po środku, jak przed chwilą. Widzieliście? Wow! Słyszałem. Wow. Ale to mi się nie podobało. A jeżeli będą takie trudności, to ja sobie przejdę na strzałki w tym wezwaniu, w tym challenge'u. Jak ten Spyro lata śmiesznie. No to jest proste i wyczucie mam, ale... coś tutaj mi tak nie pykło. Dobra, jeszcze raz, połowa za nami. I chyba tutaj. Nie, jeszcze nie tutaj. 31. Dobra, to chyba tutaj właśnie. O. Hej, słyszałem, że latań... O, ja cię kręcę, a to jest trudne, faktycznie. Ej, przecież kiedyś mi to wychodziło. Tak bezproblemowo. Coś tutaj jest nie tak. No, nie podoba mi się to. Pyk. Ale ta końcówka może mi się nie spodobać. Oj, może mi się nie spodobać. No tak... Łatwo pominąć. 35. No jak? Spyro, jak ty to robisz? Ej, no XD. O mój Boże. Przecież to było kiedyś easy peasy. A teraz to co się z tym stało? Ja sam tego nie rozumiem. Oj, to może być niefajne wyzwanko. U Jezu, zaliczyłem to. No okej, na razie jest spoko. 35. No! Hej! Ale czemu on tak bardzo wolno w prawo przechodzi, ten Spyro? On po prostu nie nadąża w prawo od razu przejść. Ej, no! Przecież to jest głupia końcówka i mi ona tak źle wychodzi? To nie jest fair, akurat. Pokręcone to jest, naprawdę. O Jezu, ja to zaliczyłem. Dobra. Przecież to było zawsze takie easy. No i tu mi jeszcze to wychodzi, dobra. Okej, to już mi się uda. Dobra. Zatrzymaj, Spyro! Jesteś lepszy ode mnie! Super. Masakra! To było małe wyzwanie. Dla mnie przynajmniej. Okej, 43. To już można na spokojnie stąd wychodzić. Oj, można. To Spyro... Nie. Nie tu. No zaraz, a wyjdź. Dobra.
Wyjdź, 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 wyjdź. Nie mam zamiaru jeszcze raz tego przechodzić. Bu, obrażam się. Ale zostało już jeden szlak w tej grze, jeden speedway i flight. Szlak. Jak zwał, tak zwał. To już zostało tylko jedno w trzecim świecie. No tutaj dostaliśmy akurat dwa. Wyjątkowo bardzo. Okej, dobra. 4299. Coś mi nie pasuje ta liczba. Szczerze nie wiem czemu. Ale luzik. No i dobra. Gdzie my zostaniemy zaprowadzeni? A, już wiem czemu się mi nie pasuje liczba, bo w jednym poziomie mam... Brakuje mi 20, a w tym uzbierałem jeszcze 19, więc to chyba dlatego. Dobra, czas na walkę z Hubsem? Chyba to Hubs się, tak, Hubs, arena Hubsa. XD. Dobra, zawalczmy z nim. A Valar wreszcie jest nasz. Zasłużyłeś na specjalną nagrodę. Hubs, o co chodzi? A, wróżka, proszę. Zjarałeś mi płaszcz! Smoku, zaczynasz mnie solidnie wnerwiać! Pożegnaj się z życiem! Hubs! Obiad! Jesus. Hubs. Albo to chubs. No dobra, lecimy z nim. Walka też nie wydawała się taka trudna z nim, jak dobrze pamiętam. Chociaż będzie w miarę długa. A się z nim pobawimy. Wiem, co na ten odcinek właśnie jeszcze zostawię. Jego walkę wyczyszczę trzeci świat i jeden z poziomów z drugiego światu. Co? Wait, what the fuck? A tu co się wydarzyło? No dobra. Okej. Dobra. A, on to rozwalał, fakt. Okej, jak on strzelał? Chcę to wiedzieć. Aha, jedną prosto we mnie, a drugą jeszcze przede mnie. Fuck. Okej, to nie będzie łatwe. Żyli to. Okej. A może o tak będę biegł, to będzie ok? Żurej to? Dobra. Już troszeczkę życia mu poszło. Zjadłeś coś? Nie. Rozwaliłeś tylko. Luz. Ale przyda mi się żyćko, halo. Okej. Pyk. Czemu on nie oberwał? Czy mi się wydaje, że on nie oberwał? Ale... A nie, przecież zaraz. A ja nie strzeliłem w niego. Okej, wszystko się zgadza. Dobra, on teraz strzela czterema kulkami. Muszę uważać. Oj, muszę uważać. Okej, biegasz na... A, znowu audio. What the fuck, co tu się dzieje? Ej, no czemu on nie spłaszczył? Ale dobra, jest kurczak. Okej, drugi się przyda. On teraz też może jeść. O, wow. Ej, to jest trudne. Oj, to jest masakrycznie teraz trudne. Ej, gra jest teraz mega trudna z nim. O kurczę, co się stało z poziomem trudności? Ja mam takie pytanko. Dobra, kurczak, nie daj mu... On to zjadł! Ej, od kiedy? On odzyskuje życie po prostu jedząc kurczaki. Ja cię kręcę. Ej, to jest mega trudne. W ogóle zawsze uciekając od niego nigdy nie zostałem trafionym. A teraz on takie coś robi. No dobra. Na razie ma znowu tyle, ale no zaraz znowu kurczaka dostanie i co wtedy? Jak mam uciekać przed nim? Ej, dzban głupi. Daj, kurę.
Nie no, zaraz. Po mnie. O co tu chodzi? Ej, to jest trudny boss. Autentycznie. Ja nawet nie wiedziałem, że on może... Nie, nigdy tak nie było. Niech mnie ktoś poprawi. Czy w wersji na PlayStation 1 on mógł jeść te kurczaki? No dobra, ale mam pełnego Sparksa teraz. A mnie denerwuje, patrzcie, on biegnie na mnie. O, teraz nie trafił mnie. Ale to jest lipne. Ja zawsze mu uciekałem tak. Patrzcie, on nie trafi. Jednak nie. O. Chodź. Dobra, oberwał raz. Ej, mogę równie dobrze i tu sobie biegać. Okej, okay, żeby on nie mógł we mnie wbiec. Dawaj. Żryj to. Okej, okay, na razie dwa stracił, więc... więc nie będzie powodów. Ale, no halo, gdzie są jakieś beczki czy coś? Halo, no jaja. No w końcu. Luz. Jest okej. Okay. Na razie jest wzorowo. Nie jest tak wzorowo, obrywałem ładnie. Okej. Co to będzie? Nie strzelaj. O, ty dzbanie. O, ale się sam zdzbaniłem teraz. Oj, nie podoba mi się to. No i zaraz kurczaki będą leciały i on to sobie zje. Oj. Co to będzie? Nie, mój. Dobra, Spark zjedz jednego. Ty sobie postrzelaj. Chyba sobie ktoś jaja robi. Dobra, kolejny Sparks. No dajcie mi jakąś broń przeciwko niemu. Ile tych jaj będzie, no? Z kurczakami. Musiałem... Dobra. Oberwał. I o, jakie combo zrobiłem mu. Trzy razy jeszcze. Co, jeszcze biegasz? Jednak nie. Dobra, jakie to będą rzeczy? Pum. Bomba nie zadziałała, fuck. Jakim dzbańskim prawem? No ja tego nie mogę przegrać, absolutnie nie mogę tego przegrać. O mój Boże, nie. Nie jedz tego, nie. Dobra, życie. No życie! Jeszcze jedno. Gdzie jest życie dla mnie? Nie biec, nie biegaj. Co tu się odwaliło? O co chodzi z tym typkiem? Czemu on jest taki OP nagle? No patrzcie, on sobie może tak wbiec we mnie. No teraz nie trafił, ale czemu w tylu przypadkach on we mnie wpada? Już rozwalił jajko. Jakim cholernym... O mój Boże. Jakim cholernym prawem? W ogóle te rzeczy się... Tak rzadko pojawiają tych ptaszorów. On sobie postrzela we mnie pierdyliard razy. Weź to tak pomijaj. Dobra, na razie jest okej. Ja cię kręcę. Nie podoba mi się to.
No i czemu nic nowego nie przychodzi? No ptaszory szybciej. Dobra, dobra, jeszcze 6, nie 7 razy. 7 razy. Okej. Zrobiłem go. Co to będzie? No. O mój Boże, no głupstwo. Nie podoba mi się ta walka. Ej, autentycznie, za trudna się robi. Za trudną twórcy zrobili, a akurat muszę na to ponarzekać. On to odbił! Nie dam ci tego odbić. Jak on to autentycznie za trudne. To się robi. Dobra, zrobiłem to w tym. No dajcie coś jajka. Co to będzie? Okej. Kolejne co ro... Nie. Nie. 4 żyćka. No nie, nie, nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj. Halo jaja. O, już, tak myślałem. I zaraz będę miał zielone i zacznę się spawnować. Jak już, to kurczaczki. Co to jest? To dobrze. Jeszcze 3! Jak on tym strzela? Jaki chory człowiek. O, Jesus. No chyba sobie jaja robicie. Dobrze. Pokona, no patrzcie! Wow! Patrzcie na to, jak on mnie zjedzie! Kuciak mój! Mój! Dajcie coś! Mój! No! Co ty strzelisz? Co to było? Jak mam to omijać? Czemu tyle kurczaków? Od kiego chodzi? Ja mam... O Jezu. Ta walka to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie, nie. Wybuchaj. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze coś jajka szybciej do... Do kurczaka nędznego. Do czakena normalnie. O mój Boże, kończymy. Wow. To było... O, audio, super audio. To było coś. Spyro, udało się! Ojej, Elora, skąd się tu wzięłaś? Zajrzałam do krainy jesiennych równin. Zamek znów jest wolny. Jej! Ani śladu Ripta. Od kiedy tu jesteś, mieszkańcy Avalaru zaczęli się o wiele lepiej dogadywać. Wiem, jak bardzo marzyłeś o wakacjach. Tyle zrobiłeś dla Avalaru, że chcemy ci się odwdzięczyć. Dlatego też mamy coś dla ciebie. To nic wielkiego, spodoba ci się. Daj mi jakieś procenty jeszcze. Wow, ale super! Nie przyłączy się? Nie. Chciałabym, ale muszę sprawdzić, co u profesora w zimowej tundrze. Nadal naprawia portal, by odesłać cię do domu. O, brzmi porywająco. Zostanę tu jeszcze chwilę i złapię parę promyków słońca. Okej. Hej, gdzie zniknęła Elora? Lepiej jej poszukam. Okej, spoko. Pokonaliśmy Hubsa i teraz pewnie jeszcze jedna cutscenka będzie i raczej tym zakończę ten odcinek, bo to jest masakra. Strasznie długo. 25 minut, 24 tam z kawałkiem. Tyle ja to pokonywałem. Kurde. No to cały odcinek poświęcony praktycznie dwóm rzeczom tylko. Ale bosik, o matko, on był trudny. Aż się cykam, co będzie z Ripto. Czy będzie tak samo trudny, czy nie.
Myślę, że znalazłem sposób na dostanie się do Smoczego Świata przez superportal. Kryształ mocy powinien dać nam dodatkową energię. Jeszcze parę obliczeń do odpowiedniej kalibracji. Chyba już mam. Ripto go ma. Świetnie! Wreszcie wszystko jest gotowe. Potrzebujemy o wiele więcej kul, ale dzięki kryształowi mocy superportal powinien znów zadziałać. A, teraz będzie go miał. Sądziliście, że udało wam się mnie pozbyć? Rozczaruję was. Przekonałem tego skąpca bankiera, by sprzedał mi parę bomb. Szybko, kryształ mocy. Nawet tego nie próbuj, cwaniaczku. Pozostanie z ciebie tylko popiół. Wreszcie coś w sam raz do mojego berła. Łowco, zrób coś, już. Hej! Oddawaj to! GG. Cóż, próbowałem. Wow. Banda ciapciaków. Najpierw unicestwię was swoim nowym berłem, a potem przemianuję sobie ten świat na Riptonie. No, siema. Okej. To super zapowiada się to wszystko, ale trzeci świat jest najkrótszy, od razu wam mówię. Z tym, że no w przyszłym odcinku wracamy do pierwszego świata, tak więc nie będę gadał z Elorą, my już po prostu tutaj sobie gdzieś zakończymy. What? Bosko to wygląda, to sami widzicie nawet po minimapce i to jest w ogóle cała plansza ogółem. Więc wrócimy sobie w następnym odcinku do jesiennych równin, tak to się nazywa, tak, letnie lasy, jesienne równiny i zimowa tundra. Wrócimy sobie tam, zrobimy sobie te dwa poziomiki, a tam czeka bankier pod bramą właśnie z kamieniem i on nas nauczy rozwalania takich kamyków, ale to wszystko w przyszłym odcinku. Dzięki za oglądanie, widzimy się następnym razem, trzymajcie się, hej!